Filip Lewandowski, MMA Rocks, nie boję się, czekałem na tę rozmowę. Trochę bliżej, bo wszystko to, co mówi o mnie Konrad Pomawiacz, Oczerniak, Niewolski, to nieprawda. No. Znacie się z Konradem Niewolskim, grał pan u niego w filmie, te sceny wycięto, no i właśnie, mamy teraz aferę. To znaczy tak, rozumiem, step by step, tak? Bo no, żebyśmy nie zaczynali od końca. Dlaczego od końca? Bo nie wycięto żadnych scen, znaczy wycięto, ale nie wszystkie, więc może tak. Tak, kilka miesięcy temu pojawiła się taka sytuacja, że Konrad Niewolski zaczął w sposób obrzydliwy na swoich mediach społecznościowych lżyć Krystynę Jandę i Karolinę Korwin-Piotrowską. Żeby było jasność. Mi i mojej żonie jest daleko do poglądów lewicujących, liberalnych, aż tak jak Karolina Korwin-Piotrowska, jak je prezentuje Karolina Korwin-Piotrowska i Krystyna Jandę, ale możemy się różnić pięknie. Więc to, że ktoś, z kimś ja się politycznie nie zgadzam, to nie znaczy, że nie mogę go wziąć w obronę i to obojętne. Akurat tu chodziło o kobiety, więc tym bardziej. Ale to, że z kimś się nie zgadzam, to nie znaczy, że go nie wezmę w obronę w sytuacji, to właśnie tym bardziej chodzi o kobiety, tym bardziej w sytuacji, kiedy Konrad Niewolski używa wobec nich słów nie tyle nawet powszechnie traktowanych za obelżywe, ale używa słów, no tak, właściwie w słowniku ludzi kulturalnych nie ma takiej emocji, którą ja mógłbym wyrazić na to, co Konrad Niewolski robił. Jak to nazwać? Bo żył te panie od... Świnia to jest najmniej plugawe określenie. Na K. No, po prostu coś nieprawdopodobnego. Ale przekroczył i myśmy mu z żoną, z racji znajomości prywatnej, w prywatnych wiadomościach zwracali na to uwagę. W ten sposób, że Konrad, no jednak jesteśmy z tobą kojarzeni, no coś tu idzie nie w tą drogę. No, jeśli to traktujesz jako promocję filmu, to jest to słabe, no niepotrzebne. Jakby w sposób normalny, jak zakładaliśmy, że to jest normalna osoba, bo taką go poznaliśmy jako normalną osobę, jako światowej sławy reżysera, próbowaliśmy wpłynąć na to jego zachowanie. Z racji tego, że mieliśmy prywatny kontakt, poprzez prywatne wiadomości na Messengerze. Kiedy jeszcze Konrad Niewolski miał Facebooka. Facebooka już nie ma, bo obraził się na Facebooka i rzucił na jego klątwę. W ciągu dwóch lat, Facebook zostanie zlikwidowany, ale Konrad Niewolski oświadczył wszemi wobec, że musiał dogadać się ze swoim bratem Lucyferem co do tej klątwy, gdyż Lucyfer generalnie lubi osoby pochodzenia żydowskiego, tutaj jakby w kierunku Zuckerberga i musiał przekonywać Lucyfera, żeby ta klątwa była skuteczna. Ale pan się śmieje, a ja robię poker face, bo z Konradem Niewolskim jest mi już nieśmiesznie, tak? Ale do czego dążę? Więc to, nie bez powodu mówię, dlaczego mówię, że to działo się na Messengerze, ponieważ akurat ta część korespondencji naszej z Konradem Niewolskim, z racji jak zlikwidował Facebooka, to Messenger, który z aplikacją przywiązaną do Facebooka. Należy do Facebooka. Tak, została skasowana, ale też jakby idziemy dalej. Tak? Więc to była nasza reakcja najpierw na tą sytuację. Potem Niewolski przekroczył wszelkie dopuszczalne granice, ponieważ wezwał do plucia swoich zwolenników, do plucia w sensie dosłownym, wezwał w ten sposób, że jeżeli ktoś spotka Krystynę Jandę, to ma w jego imieniu podejść ją opluć. Z pozdrowieniami, cytuję, od Konrada Niewolskiego. Otóż takie bydle się znalazło, które opluło Krystynę Jandę. My w reakcji na to wezwanie znowu się skontaktowaliśmy z Konradem, że to już przekracza wszelkie granice. Na to uzyskaliśmy informację, że po pierwsze, Konrad Niewolski swoich aktorów traktuje jako sektę i to jest dla niego sytuacja taka, albo ktoś jest z Konradem Niewolskim, albo przeciwko niemu. Sytuacja zero-jedynkowa. Więc ja wyrażałem opinię naszą wspólną żony. My uznaliśmy, że no tu, wie Konrad, no nie, tu przekraczasz wszelkie dopuszczalne granice wśród ludzi kulturalnych. Dopuszczalne właśnie. Na to powiedział nam, że teraz, żebyśmy zastanowili się, ponieważ ma nas w projekcie swoim nowym Źli Ludzie. Dla nas dwie główne role i dla Mateusza jako trzecią. Otóż ja miałem być przywódcą bojówki kibicowskiej. Żona moja miała być byłą prostytutką. Trochę spoileruję, ale już mi ten projekt nie dotyczy. Więc powiedział nam w ten sposób, i syn miał tam być też jako młoda nabojka. Powiedział nam, no słuchajcie, albo wycofacie do mnie tutaj te wasze dąsy, albo się pożegnacie z rolami. Odzyskał odpowiedź taką, no jeżeli to ma być warunek, to my uznajemy, Konrad, że nasza relacja prywatna i zawodowa jest zakończona. I to było około 3 miesięcy temu. Coś w nim kipiało, ponieważ
nie zareagował od razu. Aha, jedyną, podsumował to w ten sposób, że gratuluję nam odwagi, bo jeszcze nikt się w ten sposób do tego chłopca, de facto to jest chłopiec w małych majteczkach, bawiący się klockami Lego, jeszcze nikt się tak do niego nie odezwał, tak odważnie. Otóż Konradzie, to ja ci wytłumaczę dlaczego, bo rozmawiałem też, nie będę tu używał nazwisk, z kim rozmawiałem, ale to ci wytłumaczę, dlaczego się jeszcze nikt z tobą nie zderzał w żadnych postępowaniach. Ponieważ, cytując wieszcza Mickiewicza, zamrożone gówno to nie jest problem. Problem jest, kiedy gówno się rozmrozi. No i to jest właśnie ten powód, dla którego Krystyna Janda ani Karolina Korwin-Piotrowska nie zakładały ci żadnej sprawy odszkodowawczej, ani nie chciały się z tobą szarpać, bydlaku. Tyle. I to jakby, natomiast to, co do nas przekroczył wszelkie granice, ponieważ po tych 3 miesiącach zwąchał się gdzieś, on jest spowodowany bardzo dużą frustracją wynikającą z aktualnej jego sytuacji finansowej. Sam się przyznał na Cage'u, że siedzi na nim komornik, właściwie na jego firmie. Ten Dark Studio, komornik, Warszawa, Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer prowadzi egzekucję. On oszukuje ludzi na domy, czyli wprowadza się do domów, czyli akt desperacji na tak zwanego reżysera. Jest metoda na wnuczka, jest metoda na policjanta wyłudzeń, jest metoda na reżysera. Otóż światowej sławy reżyser wprowadza się do kogoś do domu, opowiada mu tam różne historie, co on tu nie będzie robił, płaci kaucję 1 miesiąc, po czym zwodzi tegoż kogoś przez kilka miesięcy, 6 lub 8, i daje dyla. I to jest metoda, Konrad Niewolski opatentował metodę na wnuczka, czyli to jest metoda na reżysera. I mówię to wszem i wobec, ponieważ jestem w posiadaniu twardych jakby oświadczeń tych osób, które oszukałeś, Niewolski. No to tyle. Teraz mija te kilka miesięcy, zwąchali się z Arkiem Tańculą, który gdzieś tam Niewolski odsłyszał o tym konflikcie. Już jakąś dziką nienawiścią, to ona gdzieś tam buzowała z powodów, które wcześniej panu opisałem, pałał do nas, do całej naszej rodziny. I użył i Tańculę nakręcił, żeby Tańcula, oni myśleli, że mnie w ten sposób upokorzą. Użył w swoim disie Odetnij sznurek, dedykowanym Mateuszowi, gdzie Tańcula używa filmiku, do którego doprowadził nagrania, używa go w celach zarobkowych, w filmiku, który poniża i upokarza mojego syna, kiedy syn leży na płycie rynku wrocławskiego, tam jest opluwany, leżony, doprowadzony do tej sytuacji przez Arkadiusza Tańculę i współpracującego z nim ochroniarza. Czyli to była ustawka. To była ustawka. Mało tego, oni są takimi idiotami, to jest taki gang Olsena, że na live'ie u Tańculi tenże ochroniarz sam opowiedział, jak ta sytuacja wyglądała. Otóż zgłosiła się do nas dziewczyna, która była uczestniczką tej sytuacji. Była taka sytuacja, że Mateusz stanął w obronie dziewczyny, która się skonfliktowała z dziewczyną tegoż ochroniarza. Ochroniarz to nazwał na live'ie u Tańculi, że Mateusz, książę, książę na białym koniu, bronił kobiet. Był już zaprawiony przez Tańculę, dosypanym do drinka środkiem. I teraz ochroniarz mówi tak, już był zaprawiony Mateusz, czyli przez Tańculę. Mówi, i teraz cytuję tego ochroniarza. Wypierdoliłem mu gazem po oczach, rzuciliśmy go na ziemię, skopaliśmy i wyjebaliśmy na płytę rynku go nagraliśmy. I to jest przyjaciel Arka Tańculi, tenże ochroniarz. To nie jest mowa o Dominiku Zadorze, bo wiem, że on stał na bramce w klubie, gdzie to nie jest mowa o Dominiku Zadorze, nie, absolutnie, nie, no żeby, ja mogę mówić o tym, co wiem. Nie, to nie jest mowa o Dominiku Zadorze w żaden sposób. Dominik Zadora nie jest tą sprawą w żaden sposób powiązany. Gdybym tak powiedział, posłużyłbym się pomówieniem, ja się nie posługuję pomówieniem. Także tutaj absolutnie nie mieszam Dominika Zadory w tą sprawę. Mimo całej mojej niechęci do niego. I teraz co się dzieje? Otóż zwąchali się desperat Konrad Niewolski, pałający nienawiścią do całej mojej rodziny, i Tańcula, który chciał w ten sposób zniszczyć, by wejść w głowę mojego syna, tak jak wszedł w głowę Alana Kwiecińskiego przed walką. Poprzez te wszystkie sformułowania, Anal, Alan, no to obrzydliwe jest. Więc dominował go psychicznie, plus zastraszyli Alana, bo to nie Tańcula wygrał tą walkę, tylko Alan przegrał, dlatego że go po prostu złamali psychicznie. Przez takie akcje, że zresztą Tańcula to ogłaszał wszemi wobec, zaraz spuszczę swoje wilki, 13 chłopa, Alan był sam ze swoją kobietą, 13 chłopa go otoczyło, taka presja. I to faktycznie gdzieś tam poskutkowało u Alana, który zresztą miał jakiś tam słabszy okres w życiu. Więc to jeszcze perfidnie wykorzystał Tańcula. Ale do czego dążę? Zwąchali się właśnie tenże Tańcula z tym Niewolskim. Użył sformułowania w tymże teledysku, oprócz tego materiału, tego filmiku Tańcula, użył sformułowania, cytuję, Konrad Niewolski, gość bardzo kumaty, powycinał z asymetrii wszystkie sceny z udziałem twojego taty. Otóż, źródło Film Polski nie powycinał wszystkie sceny,
Tylko zarówno Joanna Godlewska-Murańska, moja żona, jak i Jacek Murański są w tym filmie. Oczywiście nie są w rolach pierwszoplanowych, jak było planowane. Są sceny z nimi, natomiast ja użyłem takiego, ja się od tego odbiłem, bo mnie to zabolało faktycznie. Czyli tutaj trafili. Trafili w moje artystyczne serce. Ja się od tego odbiłem. Opublikowałem na swoich mediach post. Posiadałem scenę z próby kamerowej. To była główna scena w filmie, czyli odbiór długu przez starego Pruszkowskiego, w którego się miałem wcielać. Wcielił się w niego, koniec końców wcielił się w niego jakiś naturszczyk, w tą postać. Odbiór długu w bazie Kamilka. I ja to opublikowałem na swoich mediach, opisując, że po pierwsze nie wyciął, tylko ograniczył. Po drugie, nie wyciął, tylko podciął sobie asymetrię. I to nie jest tylko moja opinia, tylko tych, którzy byli aktorami, byli na tym planie, bo no, niestety oparł to na zupełnych dyletantach ten projekt. Dlatego tak poleżał, dlatego tak leżał. No, miał Piotrka Frączewskiego, miał Grażynę Szapochowską, no nie wykorzystał zupełnie, no to dramat jest. Miał Darka Biskupskiego, ale to już abstrahując od tego. I do tego się w sposób jakby absolutnie dopuszczalny w formie cywilizowanej odniosłem. No i tym... I rzuciłem to i zaapelowałem, niech sobie widzowie sami ocenią. Mają scenę z bazy Kamilka, w wykonaniu tego naturszczyka. I mają scenę jeden do jednego z bazy Kamilka w moim wykonaniu. I tyle, rzuciłem to pod ocenę widzów. No co, no jak się aktor może bronić? Rzuciłem to pod ocenę widzów. I tego na to reakcją był SMS do mnie Konrada Niewolskiego. Zniszczę cię, będę publikował jakieś filmiki na ciebie. Była cała korespondencja, nie ma problemu, żebym ja panu tą korespondencję wysłał, przedstawił. Zresztą mam pański numer, więc mogę wysłać, żeby uwiarygodnić swoje słowa. Niestety korespondencji tej na Messengerze nie mamy, jak powiedziałem panu, bo ponieważ zlikwidował Facebooka, ale mamy tą narastającą frustrację między 5 kwietnia a 18 kwietnia. Narastała frustracja ze strony Konrada Niewolskiego i ciągły atak werbalny na nas. I on wybuchł, zmaterializował się poprzez to, że Konrad Niewolski opublikował na swoich mediach rzeczy absolutnie, tak, to na początku myślałem, że to jest jakaś konwencja, że on faktycznie wkręca osoby. Wkręca, w sensie jakiś Matrix, albo nie wiem, co się dzieje. No o co chodzi, bo tego nie kojarzę chyba. No, Konrad Niewolski opublikował u siebie materiał, że ja jestem gwałcicielem, w tym dzieci. Jedno z dzieci przeze mnie zgwałcone miało popełnić samobójstwo. No te rzeczy tak obrzydliwe, jakieś wymuszenia, jakimś komornikiem podobno miałem, w jakimś układzie tajnym, z jakimiś służbami. No absurd. Te kobiety, ogłosił, że te kobiety są pod ochroną zespołu psychologów najlepszych ze świata. Grupy Alfa wezwał... Kojarzę, była już, o tym mowa faktycznie. No. O, już pan kojarzy. Wezwał i teraz co? Wezwał do linczu na mnie, bo rzucił takie wezwanie, że jeżeli ktoś wie, gdzie znajduje się Jacek Murański, to niech mu go dostarczy. I nagroda na priw. Mało tego. Trzech typów we Wrocławiu pod Żabką rozpoznało mnie i chciało wykorzystać tą sytuację, czyli zapakować mnie do bagażnika i dostarczyć do Warszawy Konradowi Niewolskiemu. Jak pan zareagował? No wie pan, przykre jest to, że gdyby to trafiło na któregoś z kolegów, który nie jest instruktorem Krav Magi, no, powiedzmy, no, Jan Kowalski, tak? To doszłoby do dramatu. Ja zareagowałem tak, że no, dwóch z nich doznało ciężkich złamań rąk, którymi próbowali mnie zapakować, a trzeci uciekając wpadł pod samochód. No to i tak grubo, że tak powiem. No to była akcja rodzi reakcję, więc to nie są puste słowa, to jest nawoływanie do linczu, który się zmaterializował. I teraz to się dzieje. I w tym wszystkim macza palce Arkadiusz Tańcula z tylnego siedzenia. Czyli steruje tą kierownicą z tylnego siedzenia. Zaangażował w to pewnego idiotę z Anglii, Michael Piszczyk, który to gdzieś tam się przykleił do konfliktu mojego z Dominikiem Zadorą. Przykleił się w ten sposób, że zaczął... Bo pomagał chyba panom, że tak powiem. Nie mówię, nie, no jakby samozwańczo się przykleił, niezapraszany. Zaczął, dopóki krytykował tego Zadorę merytorycznie, no to co mi do tego? No to fajnie, każdy jakby mieczy ci u nas dostatek, ale i te przyjmiemy. Ale kiedy zaczął publikować na tego Zadorę jakieś rzeczy, które mi się od razu wydawały nieprawdopodobne, z fejkowych kont publikowane, że tam Zadora jakieś kobiety gwałcił, czy jego gwałciły, no to jest jego, specjalizuje się w tym tenże Piszczyk. Ja go pogoniłem. Ale jak mi się odwdzięczył Dominik Zadora? Dominik Zadora
opublikował po tym wypływie tej nienawiści, tego hejtu, tego pomawiania mnie o gwałty na dzieciach, opublikował na swoim, swoim oficjalnym Instagramie wezwanie: Jacek Murański, majciarzu, wypierdalaj. No szok. Czyli ja tą świnię, tego piszczyka, z uwagi na jego ohydne zachowania i pomimo całego, dyplomatycznie mówiąc, braku sympatii do Dominika Zadory, pogoniłem, a dostaję za to rozradowanego Dominika Zadorę, który nazywa mnie majciarzem, powołując się na źródło, Michał Piszczyk. Tenże Piszczyk, który został przeze mnie pogoniony, bo atakował Zadorę w sposób haniebny. Możemy się nie lubić, możemy się krytykować. To jest tak samo, jak w tej chwili tutaj zarzucają mi, że ja się powołuję i że przeinaczyłem Torcida. Ja nie jestem Zabrza, więc mam prawo się mylić. I też nie sympatyzuję z Zabrzem, żeby było jasne. Ja jestem z Wrocławia, od zawsze Śląsk Wrocław. To jest oczywiste. Ale to, że z kimś nie sympatyzuję, że się z kimś różnię, to nie znaczy, że mam go nie szanować. Tak samo wspomniany tutaj, bo też pytali, dlaczego się powołuję. Jestem z Wrocławia, a mówię, że szanuję Youngmana, który jest z Teddy Boysów i z Żylety. No to co z tego? No to szanuję go, tak? No bo słyszę od dobrych chłopaków, że to jest fajny dzieciak, że to jest chłopak z zasadami, to dlaczego mam mówić, że go nie szanuję? No to dlatego, że jest z Warszawy? Mam taki zwyczaj. Jeżeli jestem gościem, przyjadę do Warszawy, będę zachowywał się grzecznie, z szacunkiem dla miejsca, w którym jestem. Ale jeżeli ktoś mnie zaatakuje, to się od tego odbijam. No i tyle, jakby, bo tutaj nawiązuję do tego, ponieważ właśnie ci ludzie z Tortidy, znaczy z Torcidy, no już teraz wiem, Torcida, no. Daleko mi od nich, dlatego mi to tak nie utkwiło. To jest taki czeski błąd z mojej strony. Zwrócili się do mnie, kiedy zobaczyli, bo to jest taka znowu historia, jest taka postać na sportowy świr. Tenże sportowy świr przykleił się do nas, Mateusz mu załatwił rolę w serialu Lombard i jakby mnie to nie interesowało. Natomiast tutaj pojawiliśmy się z tym, że sportowym świrem pod kamerami. I zaczęli do mnie pisać ludzie z Zabrza: słuchaj, to jest konfident. Nie bardzo mnie to interesowało, w tym sensie, że myślałem, że to jest jakiś fake, ale no to mówię, no to jeżeli to jest konfident, to ja muszę to mieć czarno na białym, przyszlijcie papiery. Przysłali papiery, więc ja, tak, faktycznie wszystko potwierdzone. Powiedziałem: chłopcze, idź sobie swoją drogą życiową, zostaw mojego Mateusza, nie chcemy być kojarzeni, nie chcemy kłopotów, nie, do niczego nam jest to niepotrzebne, ale ty sobie idź, ja tego nie będę upubliczniał, ja się z tym nie będę afiszował, po prostu idź. Ale co się stało, dlaczego ta Torcida jest tutaj wmieszana? Otóż jako dowód na moją nielojalność został zaproszony na live'a do Arkadiusza Tańculi tenże sportowy świr. I ogłosił to Tańcula, chłopaki z Zabrza poinformowali mnie, że 40 minut przed tym live'em wysłali do Tańculi ostrzeżenie, wysłali mu papiery, a on dzisiaj powiedział, że on nie będzie weryfikował każdego. A on się nawet nie powstrzymał, żeby wstrzymać. Tak, ta nienawiść do mnie ich tak już zaślepiła, że nawet nie dał sobie czasu na wstrzymanie. Sprawdzę, zobaczę, po co mi ten świr, zobaczymy, a może czy pomówiony, czy niepomówiony, daje sobie czas na wstrzymanie, tak? Na sprawdzenie. A on go wrzucił na live'a, czym naraził się tym chłopakom, na oczywisty zarzut współpracy z konfidentem, czyli bycia frajerem. I dzisiaj w imieniu chłopaków pozdrawiam Zabrze, mimo że jestem z Wrocławia, to mówię, możemy się pięknie różnić. Dzisiaj w imieniu chłopaków z Torcidy zostałem poproszony przez nich, żebym wbił na oczach całej Polski Tańculi za to, że lansuje jawnego konfidenta. Bo to dla nich jest ważne. Czy ja w to wchodzę emocjonalnie? No nie. Niekoniecznie, bo mnie to, nie, ten, ta sprawa mnie nie dotyczy, ale jako człowiek zasad, no, jeżeli ktoś mnie o coś prosi i uwiarygadnia to, to się do tego odnoszę. Dlatego zrealizowałem tą prośbę tych ostrych chłopaków z Zabrza i dzisiaj oficjalnie, uzasadniając dlaczego, zaśpiewałem ich. Zresztą mnie to niesie, bo ja jestem kibicem od zawsze. Zaśpiewałem im, wyśpiewałem Tańculi to, o co mnie poprosili ludzie z Zabrza. Czyli, że Tańcula, jesteś frajerem. Z Konradem Niewolskim razem jesteście frajerami. A dlaczego? No to już ci panowie z Torcidy wyjaśnili. Tyle. Ależ dymy dzisiaj. No ale też były bójki przed konferencją. Pan podobno kopnął, tak? Chyba Piotr Kaszeligę. No, wie pan, to jest taka sama prawda jak to, że Kopernik żyje. Już na przykład z panem Michałem Rogozińskim rozmawiałem, bo też trochę tutaj mieliśmy pewien zgrzyt, gdyż w wywiadzie z Tańculą Tańcula użył takiego sformułowania, że jakobym ja
powoływał się na znajomości z Mike'iem Tysonem i straszył, czy to tańcurę, czy jakiegoś innego idiotę. No więc to jest taki farmazon, że to dziecko po drugiej klasie szkoły podstawowej zastanowiłoby się. Otóż o co tu chodzi, tak? A Michał, z którym się znamy, nie zweryfikował tego, tylko rzucił to na tytuł, tak? Ja poczułem się ośmieszony, ale wyjaśniliśmy to sobie w cztery oczy, porozmawialiśmy, wie już dlaczego. Moja pretensja była tylko o to, że powinien to zweryfikować. Jakby rzetelność dziennikarska nakazuje zweryfikowanie w obu źródłach. Wracając do tego Szeligi. Więc to jest taka sama prawda, jak to, że nasyłałem na kogoś Mike'a Tysona. Tysona, polskiego Tysona, to ja widziałem, ale nie mam z nim żadnej relacji, ale to jest ostry chłopak, zelany Toruń. To jest ten Tyson z Gromdy, ale też w życiu bym się na niego nie powoływał, bo go osobiście nie znam, więc jakim prawem miałbym się na niego powoływać? Mamy wspólnych znajomych, chociażby Karola Joja albo Krzysia Głowackiego Główkę. Mamy wspólnych znajomych, ale to jest dalekie jeszcze od powoływania się na kogoś. To są dwie różne rzeczy, więc absolutnie. Ani na Tysona z Torunia, ani na Mike'a Tysona z Los Angeles, czy on teraz jest chyba New York City. Chyba gdzieś w Kalifornii, więc możliwe, że... No to LA. No to ani na tego Tysona z LA, ani na tego Tysona z Torunia nie powoływałem się. I to jest taka sama prawda, wracając do tego, jak to, że ja kogoś zaatakowałem. Natomiast sytuacja wyglądała w ten sposób, że przyjechaliśmy z Mateuszem dzisiaj na konferencję i faktycznie zobaczyłem tutaj, że jest Nikola, ten, który walczył z Puzianowskim. Zgadza się, jest ochroniarzem. Tak, i zaczęliśmy rozmawiać. Mateusz, my zostaliśmy w lobby hotelowym, Mateusz się oddalił, niefrasobliwie się oddalił, jakieś 20 metrów od nas i nagle z Nikolą słyszymy, że coś się dzieje, jest jakiś dym. Było to około 20 metrów, tak. Więc no Nikola, wielki chłop, 140 kilo, no ja mam te marne 90, więc jakby byłem szybciej do sprawy dobiegłem, do sytuacji dobiegłem i wbiegając widzę, że stoi ten napuszony Piotruś prokurator Szeliga nad Mateuszem, czyli robią ten sam manewr co Zalanem, czyli na zastraszenie, tak. I tam gdzieś z drugiego rzędu podkrzykuje tańcula, bo on tak robi, to on paluszków nie brudzi. Jego paluszki są brudne, ale trochę inaczej, z tyłu tak. I wbiegłem i spacyfikowałem tą sytuację. I za chwilę dobiegł. Ale bójka była taka konkretna? Ale jaka bójka? No jak tam jest z tym Szeligą? Moja bójka? Spacyfikowałem sytuację. Ja jestem jak straż pożarna. Jeżeli straż pożarna jedzie do pożaru, no to się nie pyta strażak, czy ma wywalać drzwi, czy nie. No tylko został... No, po prostu nie mogłem temu tańculi zrobić na tyle krzywdy, żeby go wyeliminować z walki na 15, bo tańcula, ciebie kara czeka 15. Tutaj... To tylko było ostrzeżenie i spacyfikowanie sytuacji. Kara ciebie czeka 15, więc jakbym posunął się o ten krok dalej, to by do walki nie doszło. Ale zależało mi tylko, żeby się odczepił od mojego dzieciaka, na którego we dwóch naskoczyliście. Taki bandycki numer zastosowali, bo to jest, mają to w zwyczaju. To jest podobna prowokacja, jak Szeliga zastosował wobec Piotrka Piechowiaka, którego na ważeniu chciał kopnąć w strefę kroku. No po co to robi? Ponieważ Piotrek jakby dostał kopa, no to każdy mężczyzna efekt siada. I potem by były nagłówki, tak? Na to liczyli. Bestia na kolanach. No to jest frajerski numer. No to jest najgorsze, co można sobie wyobrazić. I na tym samym patencie próbowali zrobić dzisiaj akcję. Więc to tyle. No to jakby odnosząc się do pańskiego pytania. Zawsze miał pan taką relację z Mateuszem, ojciec, syn, tak dobrą, tak no, ścisłą, powiedziałbym. No ale to tak, bo jeżeli się, bo tutaj już byłem o to pytany. To ja powiem w ten sposób. Jeżeli mam mnie spotykać w Polsce hejt, gdzie rodzina jest podstawową komórką społeczną, mam mnie spotykać hejt za to, że staję w obronie swojego dziecka, że go wspieram mentalnie, merytorycznie, no to ja biorę ten hejt na klatę, no to dobrze, no to mi żal jest tych hejterów, ale żal mi waszych rodziców przede wszystkim, bo z czego wynika wasza frustracja? A co ja takiego z tym Mateuszem nadzwyczajnego robię? Pojawiają się jakieś tam kalumnie, obrzydliwości, że przez tą farmę troli zarządzaną przez tańcule produkowane, że ja się z Mateuszem w jednej wannie kąpiemy, że razem z żoną uprawiamy badabań. No to obrzydliwości, po prostu tak ohydne rzeczy. No to jeżeli my się mamy z żoną wstydzić tej relacji, a jeszcze coś wam powiem. Mateusz jest naszym pierworodnym, ale nie jest naszym jedynym dzieckiem, bo my dziecko straciliśmy. Nienarodzone dziecko. I we mnie jest taka emocja, jeżeli ktoś
krzywdzi i wiem, jakie to wywołuje w emocje w mojej żonie. Jeżeli widzimy, że to dziecko, które mamy, i wiemy, jesteśmy przekonani, że w wyniku bydlackich podstępnych działań tańculi moje dziecko leży, jest upokarzane, to moim, nie tylko chęcią, moim obowiązkiem było wyjaśnić tę sprawę po pierwsze, a kiedy już nabrałem pewności, jakie okoliczności do tego doprowadziły, to doprowadzić do tego, żeby to podstępne coś, Arkadiusz Tańcula, został trwale wyeliminowany, nie tylko z show biznesu, tylko nawet z życia społecznego. Aczkolwiek sytuacja teraz dotycząca tego zawezwania do zapłaty 560 tysięcy zmienia sytuację o tyle, że jego biznesom, które ma tam, co tam sprzedaje, jakieś ciuchy, CBD, marki, z tego co wiem też, CBD, tak. Więc ja mu tak generalnie... 560 tysięcy. 560 tysięcy, więc ja mu kibicuję, bo musi ten złoty wór napełnić. Skąd taka kwota? Wyliczona na twardych obliczeniach, to jest wyliczona kwota na podstawie obliczeń naszej kancelarii, oparta na stratach, które Mateusz poniósł w wyniku działań Tańculi. Tańcula zaczął zarabiać na tym upokorzeniu go poprzez ten materiał wrzucony do teledysku. No to jest ten świat, do którego Tańcula nie ma istnienia, nie ma pojęcia. A skąd Złoty Wór? Złoty Wór stąd, bo to ja bardzo cenię dowcip i ten cynizm pana mecenasa, który powiedział mi w ten sposób. Panie Jacku, ja wiem, że jako rodzina teraz cierpicie, ale pocieszę pana. Otóż na końcu tej drogi z Szeligą, z Tańculą i z Konradem Ocierniakiem Niewolskim jest nawet nie garnek złota. Jest Złoty Wór. I to jest ten tytułowy Złoty Wór. Każdy dostał pozew? Bo słyszałem tylko o Arku Tańculi. Nie, i Szeliga. Też nie pozew, zawezwanie do zaprzestania. Aha, czyli to jest zawezwanie. Zawezwanie, tak, no bo taka jest procedura cywilna. Sąd by nam nie przyjął sprawy do postępowania, gdybyśmy nie zawarli, bo to jest zawezwanie ugodowe, więc musimy zawrzeć, musiała kancelaria wystąpić niejako w trybie zawezwania ugodowego, żeby potem móc to kontynuować. Więc jeżeli nie wpłacą do najbliższego czwartku solidarnie każdy z nich po 560 tysięcy, no to będzie konsekwencja w postaci sprawy cywilnej. Podkreślam, cywilnej. No to już ogromna kasa. No tak, bo to jest odpowiedź na zarzuty o frajerstwo, tak? No tak, oczywiście, więc no, pytanie jest takie. Jeżeli ktoś idzie w sprawie rozwodowej do sądu, to do jakiego sądu idzie? No cywilnego. Jeżeli komuś umrze ktoś z najbliższych i idzie po spadek, bo przyjęcie spadku, to gdzie tą sprawę rozstrzygają? W sądzie cywilnym. No to jeżeli ktoś zostaje zawezwany do zaprzestania niszczenia wizerunku aktora, poprzez zarabianie jeszcze na tym upokarzającym Mateusza materiale na swoim vlogu i zostaje to wyliczone na podstawie wyliczeń kancelarii i zostaje kwota twarda ustalona 560 tysięcy, no to gdzie ma kancelaria iść? Do kogo? Do kogo ma się zgłosić kancelaria? No przepraszam, do co? Do Zenka Martyniuka? No idzie tam, gdzie idzie prawnik, tak? Reprezentujący Mateusza. A co do Konrada Niewolskiego? Otóż, bo tam się też pojawia postępowanie karne. Natomiast Konrad Niewolski publicznie zarzucił mi na swoim, jako osoba publiczna światowej sławy reżyser, pomówił mi, nie, to jest istotne, o zbrodnie, pedofilii, gwałty, wymuszenia. I tego pan nie wybaczy, bo oglądałem KFC. Tak, ale to jest jedno. Ale prokurator według właściwości jego zamieszkania wszczął postępowanie, potraktował to jako doniesienie publiczne, z doniesienia publicznego wszczął postępowanie wyjaśniające. No teraz Konrad Niewolski będzie musiał wylegitymować się, na jakie to źródła się powoływał, zarzucając mi ten cały katalog przestępstw, kategoria zbrodni, więc zbrodni. Prokurator ma nie tyle, ma obowiązek ustawowy tą sprawę wejść. Miał. I teraz jaka jest konsekwencja? No zostanie zawezwany do ujawnienia tych źródeł informacji, a te źródła informacji to jest Michael Piszczyk, który na tym samym patencie, co z Zadorą, na tym samym patencie, jak pomawiał Marcina Różala-Różalskiego, czyli publikuje fejkowy kont, podsyła Niewolskiemu, a Niewolski jak taki użyteczny idiota to wszystko u siebie publikuje i jako prawdy objawione dotyczące moich zbrodni rzekomych wrzuca na swoich mediach. I teraz konsekwencją będzie to, że prokurator, tak jak jest ekonomia procesowa wskazywała, że my czekamy na postępowanie, tak jak mi kancelaria wyjaśniła. Jest ekonomia procesowa. Otóż ekonomia procesowa wskazuje na to, że my czekamy na postępowanie prokuratury, czyli najpierw na umorzenie tych pomówień w moim kierunku. Potem konsekwencją tego jest oczywiście już rozmowa między prokuratorem a Niewolskim z urzędu.
z urzędu zarzuty zbrodni, żeby wyjaśnił, nie wyjaśni, no więc my czekamy na wynik sprawy karnej, którą mu z urzędu wytoczy prokurator. I teraz na końcu jest taka oto puenta tej sprawy. Czy Niewolski ma zapłacić, tylko ile? Czyli nie będzie decydował o jego winie, bo o tej rozstrzygnie już prokurator. My w tą sprawę się nie mieszamy. To już między organami państwa jest, a osobą publiczną, jaką jest Niewolski. Więc sąd będzie miał tylko kwestię do odniesienia się do tych naszych roszczeń finansowych. A akurat Niewolski, mimo że jest bankrutem, jeśli chodzi o jego firmę Dark Studio, no to ma tantiemy. Więc ma tantiemy ze swoich filmów, więc jakby no będzie teraz ty, Konradzie, będziesz moim niewolnikiem do końca swoich dni. No tyle mam do przekazania, dlatego tak, idziemy po tańcule, ponieważ ma jakiś majątek, jak sprawdziła moja kancelaria. Idziemy po szeligę, który co prawda nie ma majątku, ale jest perspektywiczny, więc jeszcze coś tam zarobi dla nas w życiu. I idziemy po Konrada Niewolskiego, który co prawda jest bankrutem jako firma, ale do jego PESEL-u przypisane są tantiemy. I to jest ten złoty wór. Więc nie zapomnimy o sobie, Konradzie, aż zapłacisz nam wszystko, a będziesz nam płacił to prawdopodobnie w ratach, bo nie stać cię będzie, żeby to skonsumować tą kwotę od razu. To tyle. A natomiast nie interesuje nas jakiś Michael Piszczyk, bo to od razu się od tego odniosę, ponieważ to jest gość, który jest, sprawdziliśmy, to jest gość, który jest na zasiłku w UK. Tam, jeżeli królowa mu płaci parę funtów co tydzień, nie ma mu czego zabrać, więc niech on sobie tam publikuje. I jest jeszcze ten idiota z USA, Marecki, który gdzieś tam żyje w piwnicy. Jakiś youtuber, który też jakieś obrzydliwości na moją żonę podpuszczane przez tańcule publikuje. Marecki też nas nie interesuje, bo on z kolei jest na utrzymaniu wuja sama, czyli też jest na utrzymaniu opieki społecznej. Tak, bo ma rentę inwalidzką. Od razu wam, drodzy państwo, wyjaśnię, bo sprawdziliśmy tego typa. To jest typ, który ma rentę, jest niepoczytalny i z tytułu tej niepoczytalności otrzymuje świadczenia od opieki społecznej, od wuja sama. Więc takie jest źródło informacji, oświecone źródło informacji Konrada Niewolskiego, Arkadiusza Tańculi. No tyle, no. Ja się śmieję, bo aż mi głowa pęka. A jeżeli to wszystko jest fake i to jest inscenizacja i podacie sobie ręce po walce? No nie. Panie Filipie, nie, no bez żartów. Jasne, no. Rozumiem. Okej. Okay. Wie pan, ja najchętniej to bym się z nimi rozliczył barterowo. Więc gdyby to były lata 80., to ja bym się z nimi rozliczył barterowo. Ale że to są lata 20. XXI wieku, no to będzie się z nimi rozliczała kancelaria Nawrocki i partnerzy. A propos tego rozliczenia barterowego. No pokazywał pan takie SMS-y nie jak gdyby do kamery, ale innym dziennikarzom, że pan może wejść do tej walki, tak? W sobotę przyszłą, gdyby na przykład Mateusz miał kontuzję. Czy źle myślę? No gdyby miał kontuzję. To tak. To tak. No tak, no to, ale to są zobowiązania mojej federacji, tak. A w ogóle jakaś inna walka na Fame? Miał pan propozycję już? Na Fame nie, ale tutaj panowie Pasternak, Boxdel, pan Wojtek Gola i pan Krzysiu Rozpara poprosili mnie o spotkanie po dzisiejszej konferencji, więc jakąś propozycję mają. Nie sądzę, żeby to chodziło o tego frajerzyna Najmana, ponieważ Najman ma bana na tą federację. A już wyjaśniam, żeby przerwać wszelkie spekulacje. Marcin Najman, dlaczego mówię o tobie, że jesteś frajerem? Nie dlatego, że wszedłeś w nogi Kasjusza. I nie dlatego, że kopnąłeś Kasjusza. Bo to byłoby tylko naruszenie regulaminu. Otóż jesteś frajerem dlatego, że w wyniku tego waszego konfliktu nieszczęśliwie się twój trener Herczyk do tego konfliktu podłączył. Na Kasjusza, który leżał, ponieważ siedziało na nim trzech chamów, Herczyk podbiegł, złamał Kasjuszowi nogę. Kasjusz jest w wieku mojego syna. Ja się poczułem się nie, jakby zwizualizowałem to sobie, poczułem, co mogą czuć rodzice Kasjusza, którzy widzą tak obrzydliwą egzekucję. Ale dlaczego Marcin Najman jest frajerem? Otóż Marcin Najman na swoich mediach społecznościowych, dzień po walce, kiedy refleksja już powinna przyjść, powiedział w ten sposób, cytuję cię, Marcinie Najman, frajerze. Mówiłem wam, drodzy widzowie, że Kasjusz wyląduje w szpitalu, no i Kasjusz wylądował w szpitalu. Marcin Najman, do czego ty się podłączyłeś? To jest obrzydliwe, dlatego jesteś frajerem. I jeszcze to wytłumaczę. Jeszcze miał szansę, żeby się zreflektować. Widzę, ten Herczyk się zreflektował. I u niego była jakaś... No tak, było oświadczenie. Było oświadczenie, więc jak ten złoczyńca na krzyżu zreflektował się. Więc zasługuje być może ze strony Kasjusza na odkupienie. Natomiast Marcin Najman brnął w to i puszył się tym, że połamał chłopakowi nogę korespondencyjnie. Ja ci powiem tak, Marcinie Najman. Mistrzu WKU,
Połamałeś chłopakowi nogę korespondencyjnie. W mojej podstawówce był taki żart, że ktoś się uczy korespondencyjnie karate i ma czarny pas. Otóż ty korespondencyjnie połamałeś Kasiuszowi nogę i najgorsze jest to, że ty się tym puszysz. Więc Stanowski zrobił z ciebie idiotę, ale ty jesteś nie tylko idiotą, Marcinie Najman. Jesteś zwykłym frajerem, który podłączył się pod złamanie nogi, do której po pierwsze paluszków swoich nie wkładałeś, a po drugie zamiast przeprosić, nawet przeprosić, emocje poniosły, przeprosić, to ty się puszysz się tym, że chłopak być może mógł zostać kaleką na całe życie? Obrzydliwe, obrzydliwe. A walka dwóch na dwóch, dalej aktualna? Jest jakaś oferta ze strony federacji, więc się do niej, jak będzie, to się... Fame, tak? Nie mówimy o Fenie teraz, bo wiem, że Fen też miał taki pomysł, czy to raczej wy mieliście i Fen był chętny. Powiem panu tak, jak Leo Benhaker. Padło pytanie, Leo, why? For money. Więc for money. Tyle. My co do zasady, z Tańculą mamy sprawę osobistą. Tak. Więc wygra to Mateusz w sobotę? Tu jest... A widział pan Cage, jak się odbił Tańcula? Tak, oczywiście, oglądałem. A, no właśnie, jak się odbił Tańcula, jak mysz od kota? A Tańcula potem ogłosił się mi wobec, że wypłacił Mateuszowi tak zwanego lepa. Żadnego lepa, tylko Mateusz już ma przez wspaniałego trenera, naprawdę człowiek serce, Jacek, pozdrawiam cię, wprowadzone, i też moja Krav Maga robi swoje, bo ma już wprowadzone odruchy, to nad czym Jacek pracował, ma tak zwany odruch Pawłowa, już ma odruchy krawerskie. Poszedł strzał, Mateusz się do tego strzału szybko odniósł, nie zastanawiał się, a poszedł strzał frajerski, ponieważ z partyzanta, ale teraz co najlepsze. Jacek miał, trener Mateusza, miał pretensje jedynie o co? Że nie było kontry, ponieważ uczony jest i przez Jacka, i przeze mnie kontry. Więc Mateusz jest na tyle grzeczny i na tyle defensywnie był nastawiony, że tylko zareagował. Była akcja, kontrakcja, a normalnie powinien, gdyby to na mnie trafiło, to bym go zbombardował, tego Tańcule, za taki frajerski numer jak podejście i zaskoczenie, uderzenie, bo tam żadnego lepa, tylko uderzył prawym sierpem. Próbował uderzyć, więc... Jak ta walka w sobotę będzie wyglądać? To przed czasem się zakończy, to pewne? A to na pewno, że przed czasem, tak. Tak. Knockout poddany. Wracając do konfliktów, pytał pan o walki, więc... Konflikt jest z Tańculą za to, co powiedziałem, opisałem tą sytuację, za to, że poniżył w celach zarobkowych, dopuścił rzeczy ohydnej w celach zarobkowych mojego syna. Konflikt jest z Popkiem Judaszem. Może z nim walka na Fame? Nie ma sprawy. Popka Judasza za to, co zrobił z dobrym chłopakiem, z Pomidorem, za to, jak doprowadził do zelżenia, publicznego poniżenia człowieka, który ma dzieci i dzieci oglądały, jak dwóch, nie będę już mówił, dwóch typów przekupionych przez Popka, lży tegoż Pomidora. Dzieci widzą, że są, wkładają mu tak, ptaszki lecą, ptaszki w usta temu Pomidorowi. Ja zadam takie pytanie, czy ktoś się zastanowił, jak się czują tegoż Pomidora dzieci? A mało tego, a wszystko na końcu okazało się nieprawdą, czyli Popek Judasz kłamca. No jak można takie rzeczy robić? Zebrało się w pokoju hotelowym z podpuszczenia Popka trzech typów. Lżą, poniżają człowieka, który nie jest oderwaną jednostką, tylko żyje w społeczeństwie, jego dzieci chodzą do szkoły, żyją w tym społeczeństwie. Wkładają ojcu z przodu i z tyłu ptaszki. Dzieci to widzą, potem z tych dzieci się ktoś w szkole śmieje. To może doprowadzić do samobójstwa. Takiego dzieciaka kilkunastoletniego, jakich ma, bo dzieci, takie ma ten Pomidor właśnie. Ja mówię Pomidor, bo to jest hip-hopowiec. To jest jego ksywa, tak. Więc ktoś myśli nad konsekwencjami, a na końcu się wszystko okazuje nieprawdą. No obrzydliwe w wykonaniu Popka, więc Popek Judasz, tak, jak najbardziej, tak. Judasz, podpuszczacz, bydle. Ach. A, no i Marcin Najman, frajer, tak? Masz problem z tym frajerem, Marcin, no to powiedz mi to w oczy. Słuchaj, Marcin Najman, jedna rzecz. U ciebie na gali nie zawalczę, bo jesteś niewypłacalny. Nie będę się z tobą, wiesz, o 2000, jak ten warszawski dresik teraz ścigał po internetach. Natomiast chętnie w każdej innej federacji. Natomiast gentleman's agreement nie obowiązuje w ciebie, Marcin Najman, bo wyjdę na tym tak jak Przemek Saleta, który odnalazł swój pas u ciebie na szafce po 15 latach, gdzie ten pas podobno mu ktoś ukradł. Ja się pytam, kto? Było was dwóch do tego pasa, tak? Ty i Przemek Saleta. Skoro go nie ma u Przemka Salety, a należał do Przemka Salety, to co on robi u ciebie na półce? Marcin Najman. Nie zrobię tego w twojej federacji. Mogę to zrobić albo za darmo, grubasku, czyli ten Bencwo ci tam zbombardować, albo
w porządnej, wypłacalnej federacji. Ja się mogę z Wojtkiem Golą umówić na gentleman's agreement. Ja się mogę z kim innym z innej federacji poważnie umówić na gentleman's agreement. Natomiast gentleman's agreement, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy słowa gentlemana. Marcin Najman, jesteś frajerem, nie jesteś gentlemanem, więc mogę cię pobić, ale nie u ciebie. Tyle. Fame przynosi fame, czy raczej hejterów teraz w wypadku tej afery, bo widziałem, że pan no, publikuje po prostu te komentarze wszystkie. Ja to publikuję, bo to jest coś nieprawdopodobnego. Wzywanie do linczu. Osoby, osoby mnie nie znają, są podpuszczone przez tego tańcule, przez Niewolskiego. To jest pewien eksperyment socjotechniczny. Bo jest jakby, my bierzemy ten piorunochron na siebie, ale co się dzieje? Ale teraz wyobraźcie sobie państwo, że ten Niewolski faktycznie ma ambicje polityczne. Ja jako też z wykształcenia politolog byłem przez niego tam zaszczepiany jakimiś ideami jakiejś wspólnej partii. Ludzie, to co by doszło, do czego by doszło? Przypomnijmy państwu, że Hitler też zaczynał od przemówień w pijani piwa. A z czym się skończyło? Holokaustem. Hitlera nikt nie doceniał. Może Konrad Niewolski nie żyje 14 tysięcy lat, ale do Himmlera jest podobny, czyli do twórcy SS. No, to jest skojarzenie nieprzypadkowe. Też taki wygląd aptekarza, okularki, pseudointelektualny bełkot. Więc ja się cieszę, że spełniliśmy z rodziną, odbijając się od pańskiego pytania, spełniliśmy z rodziną rolę piorunochrona. Bo gdybyś ten Niewolski spełnił na fali tutaj frustracji społecznej, gdzieś by wszedł, zrobiłby jakąś partyjkę, z tej partyjki czasami 1% jest potrzebny, 2-3 posłów i on by faktycznie miał wpływ na władzę, to zobaczcie, do czego ten typ byłby zdolny. Do czego byłby zdolny? Do wzywania do linczów. No, przecież gdyby dać mu jakieś resorty siłowe, ja już tak sobie wybiegam, ale on miał takie polityczne ambicje, przecież on założył partię Legion Polska. Więc jeżeli nawet część sfrustrowana społeczeństwa myślała o nim jako w kategoriach zaufania politycznego, to jakby dobrym elementem tej całej sytuacji jest nie tylko to, pokazanie jego obłędu, nie tylko to, że Konrad Niewolski będzie napełniał nam złoty wór, ale również to, że w moim przekonaniu absolutnie wśród ludzi nawet o bardzo skrajnych poglądach. Ja też jestem, żeby było jasne, ja jestem poglądów centroprawicowych, ale nie mam problemu, żeby rozmawiać z kimś, nikogo bym nie nazwał lewakiem, szmatą lewacką, bo to jakby to nie jest dyskurs. Mogę z każdym rozmawiać, tak? Nie mam problemu. Nie dlatego się za Krystyną Jandą wstawiłem, czy za Korwin-Piotrowską, bo mi jej poglądy pasują. Nie pasują mi, no nie zgadzam się, ale jestem człowiekiem i zachowałem się przyzwoicie. Więc jeżeli ktokolwiek, nawet o bardzo skrajnych poglądach, myślał o tym, żeby współpracować politycznie, bądź głosować na Konrada Niewolskiego, to mam nadzieję, że ta sytuacja skutecznie wyeliminuje tego typa z życia społecznego. Forever. Forever. Bo tam miał takie ambicje, podłączał się, próbował do telewizji publicznej, czyli gdzieś tam się chciał jakąś satelitę podłączyć pod partię rządzącą. No na Boga, gdyby... No, ja wiem, że to oglądają też politycy i na Boga, gdyby do tego doszło, to zobaczcie, do czego ten mały Himmler jest zdolny. Z podobieństwa Himmler, mówię od razu, bo podobieństwo, jak sobie ktoś zobaczy, zresztą jego, on zresztą nazywa, on, wie pan co, on nawet nie jest poglądów, o tutaj o, są walki, panowie się biją, tak. On nawet nie jest kryptofaszystą, on nawet nie jest neofaszystą, on głosi poglądy jawnie faszystowskie, więc jeżeli w naszym kraju miałby mieć języczkiem uwagi być typ, który założy partię faszystowską, no to mam nadzieję, że został skutecznie wyeliminowany, że przez nas, jesteśmy tym piorunochronem jako ta rodzina Murańskich, która doprowadzi do tego w efekcie, że ten typ swoich marzeń nie zrealizuje swoich marzeń o swojej partii politycznej, która będzie miała realny wpływ na władzę w Polsce. No na Boga, no to byłby koniec świata. No. Podacie rękę Arkowi Tańculi po walce? Nie, absolutnie. To nie jest kwestia sportowa. Ja nie mam problemu, żeby podać rękę. Nie wiem, dlaczego Alan Kwieciński tam próbuje mnie obrażać w wywiadach. Ja absolutnie nie rozumiem tego, ale natomiast jest sportowcem. Gdyby to była sportowa walka na przykład między Mateuszem albo Pająkiem, albo między Alanem Kwiecińskim, to ja mu podaję rękę, tak? Między Kasiuszem powiedzmy. Tego chłopaka akurat bardzo lubię, więc nawet sobie tej walki nie wyobrażam ani między mojej, bo nie jestem w stanie powiedzieć ani Kasiusza, albo powiedzmy Youngmana wydobyć jakichkolwiek pokładów niechęci. Ale nie, no tu jest sprawa, my się z Arkiem Tańculą będziemy, podejrzewam, no bo tak szybko tego wora nie zapełni złotego, będziemy widywać jeszcze bardzo, bardzo długo, także konsekwencje swoich czynów i świat, o którego istnieniu nie miał pojęcia, będzie poznawał bardzo powoli.
ten świat, o którego istnieniu nie miał pojęcia, to jest chociażby kancelaria Nawrocki i Partnerzy, ale to jest też Arku, rocznik 1996, czyli mój rocznik, Wydział Nauk Społecznych i Filozofii, kierunek nauki polityczne. Otóż Arku, rocznik 1996, pozdrawia Ciebie i nie da Ci zapomnieć o sobie nigdy. I teraz jak się spotykamy z kolegami i z koleżankami, to sobie śpiewamy. Rozsiało nas po różnych instytucjach, ucjach, ale nie porwała nas galopująca prostytucja, ucja. I Arku, zobaczysz świat, o którego istnieniu nie miałeś pojęcia. I to jest ten świat. Na koniec zapytam, spodziewał się Pan kiedyś, że MMA tak się rozwinie w Polsce i powstaną takie organizacje jak Fame MMA, że będą się bić youtuberzy. To jest dobry pomysł? Jest zapotrzebowanie. Dla mnie to jest fenomen, tak? Ja z przymrużeniem oka na to patrzyłem. Dla mnie to jest fenomen. Ale idą fajnie, bo idą. Niech pan powie. Kto by jeszcze pół roku temu, czy rok temu, jakby Boxdel czy Wojtek Gola powiedzieli, że zatrudnią czołowego zawodnika UFC, no ktoś by się popukał w głowę, no niemożliwe. No to patrzymy na Normana Parka. Mamy gwiazdę światowego formatu w UFC. Mało tego, Norman Park przegra z Kasiuszem. I mówię to od strony sportowej, ale też jako Polak, patriota, bo nie wyobrażam sobie sytuacji. Muszę się do tego odnieść, bo są takie głosy, że ten Kasiusz, przecież to jest, oczywiście to jest pewien content. Kasiusz, Kasio Król, to nie jest ta osoba, o której wy myślicie, że jest, dlatego go hejtujecie. Otóż Kasiusz Życiński, ja poznałem tego chłopaka, jakim jest prawdziwym, w wywiadzie u Kostyry, u redaktora Kostyry z Przemkiem Saletą, gdzie wobec redaktora Kostyry prezentował się jako chłopak układny, z Przemkiem do Przemka Salety odnosił się z należnym szacunkiem. To jest Kasiusz Życiński. Teraz do tego pańskiego pytania wracając. Otóż nie, mimo, że Irlandczyków lubię i darzę sympatią, no to samo to, że walczy Polak z obcokrajowcem, no to już moje sympatie lokuje po stronie Polaka, mimo sympatii prywatnych do Kasiusza. Ale dalej, zapytam się Was w ten sposób, drodzy Państwo. To gdyby walczył Polak z Niemcem, nasz krajan, rodak z Niemcem albo z Rosjaninem, to też byście byli z uwagi na niechęć do niego za tym Niemcem bądź Rosjaninem? Jeżeli tak, to Putin tu wchodzi na gotowo. Rozgadaliśmy się. Panie Jacku, dzięki wielkie. Czekamy na sobotę. No jestem ciekaw panie tego Filipie, wszystkiego. Ale mi się bardzo dobrze z panem rozmawia, bo pan jest osobą wszechstronnie wykształconą, jak sobie zdążyliśmy się zaprezentować. Bez przesady. W związku z tym pan jest merytoryczny. Pan jest merytoryczny, pan się nie kieruje plotkami, pomówieniami. Pan zachowuje ten dystans dziennikarski, co mi się bardzo podoba i zawsze chętnie udzielę panu wywiadu. Dziękuję, chociaż czy jest uśmiechem, ale czasem jak słucham tych historii, to po prostu nie dowierzam, co tu się dzieje. Wie pan, mi się też by to nie śniło, że światowy i słaby reżyser da się aż zaślepiony nienawiścią w Normanie, w sprawie, którą mogliśmy sobie wyjaśnić, jak na ówczesny czas sądziłem kulturalni ludzie, jedną wiadomością, przerodzi się to w takie idiotyzmy, czyli w te zbrodnie, zarzuty zbrodni. Katalog jest cały katalog zarzutów wobec mnie, najgorszych zbrodni, a w wyniku czego? A w wyniku tego, że nie zgadzałem się z Konradem Niewolskim, z jego koncepcją artystyczną. No ale koniec końców zakończy się to dla niego w sumie bardzo szczęśliwie dla nas, bardzo źle dla niego, bo nie zrealizujesz, Konradzie, swoich marzeń politycznych. Ja tego dopilnuję. Dziękuję bardzo. Dzięki.